Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę partyzancko się spotykamy. Ze mną jest w studiu Hato. Cześć Hato. Cześć, witajcie. Hato jest przedstawicielem Popartu. I ze mną jest także Mario. Cześć Mario. Cześć. Mario jest komiksem po łapach. Ja jestem Kruszon z klubu miłośników fantastyki Sakita i zapraszam was na mankowe katki. Dzisiaj jest tak trochę nas mało, trochę partyzancko się można powiedzieć spotykamy. No i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakie anime, jakie seriale, filmy są dla nas wartościowe, inspirują nas, lubimy do nich wracać. No dla mnie to przede wszystkim to, co zmusza mnie do jakiegoś wysiłku, dla przykładu Ghost in the Shell, oba seriale, ale też Ergo Proxy, o którym niedawno rozmawialiśmy. To jest coś, co naprawdę wymaga wysiłku, skupienia, też dogłębnej analizy. Tak, to ja podchwycę, że faktycznie, kiedy już oglądałem anime na tych kanałach telewizyjnych, o których też już mówiliśmy wiele razy, ale to było raczej takie czysto rozrywkowe. Natomiast kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Ghost in the Shell, to przekonałem się, że anime może nieść za sobą też fabularnie bardzo mocny przekaz, bardzo być tak szczegółowo i perfekcyjnie zrobione i pod względem stylu rysowania, animacji, muzyki. No i tak jak mówiłem, fabuły, nawet rozmawiałem niedawno z ukochaną, że w sumie ten motyw, który dzisiaj jest obecny, czyli robotyzacja, jakieś takie wizje wprowadzenia tego w przyszłości, wtedy Ghost in the Shell w 99 roku już przepowiadał ten temat, nie? Więc to naprawdę było, ale poza tym też jako twór popkultury, film Mamoru Oshii też bardzo dużo wydaje mi się bardzo wielu fanów wciągnął w to spektrum tak głębiej, całkowicie głęboko, pokazując, że anime to nie tylko rozrywka, ale to właśnie coś o wiele więcej. Drugim filmem, który mi się bardzo od początku podobał i który też jakby przeniósł mnie na wyższy level poznawania tego hobby, to była Księżniczka Mononoke ze studia Ghibli, którą widziałem w małym kinie studyjnym, kiedy wtedy to było w 2002 bądź 2003 rok. Anime w kinach wtedy w ogóle nie istniało, więc jak taki pojedynczy pokaz trafił do kina, to byłem naprawdę w wielkim szoku pozytywnym. I po tym seansie, mimo że to była wersja niestety anglojęzyczna, ale mimo wszystko też jakby wciągnąłem się w poznawanie samego studia Ghibli, samego tego ich twórczości. No, Księżniczka Mononoke jest jednym z tych filmów, które zostają w pamięci na długo. No tak, Księżniczka Mononoke to ja widziałem po niemiecku z 10 razy. Był taki moment, okres, w którym zbliżał się okres właśnie noworoczny i ona zawsze leciała na pewnym niemieckim kanale i wtedy zawsze to oglądałem. Ja wam powiem, że dla mnie to na pewno jest Dragon Ball i Yataman, bo to są pierwsze anime, które widziałem. Kroniki Wojny na Lotos, fantasy, takie fajne nawet fantasy. To też na kanale Plus leciało. Później miałem bardzo długą przerwę od anime. No i później widziałem Witch Hunter Robin, Van Helsinga, ale Van Helsinga nie OAV, tylko tą taką przerobioną wersję. To ja bardzo lubię Van Helsinga. Jestem wielkim fanem Alucarda, muszę powiedzieć. Vampire Hunter D. Ostatnio w zeszłym roku z Mariem widzieliśmy pierwszą część. Ta pierwsza część zawsze było mi, zawsze osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły, że jest dużo gorszy, że kreska, ale fajnie się, w porządku się oglądało przykoty tego Tomb Vampira, tak? Czy nie pamiętam nazwy? Dampila, tak. No i to były takie anime. No i Witch Hunter Robin, tak? Które tam później widziałem. I później też miałem znowu kolejną długą przerwę.
bardzo długą, 10 lat jak nic od anime. No coś tam czasami widziałem, jakieś anime tam, na przykład, nie wiem, tego Nieśmiertelnego, jakiś odcinek tego Samuraja Champo, ale tak naprawdę to anime to dopiero wróciłem tutaj w klubie, w Sakicie. A tak naprawdę to tak już na mocno wróciłem w zeszłym roku to anime. I powiem wam, że dopiero w zeszłym roku zacząłem, może i widziałem te filmy tam Princess Mononoke ze studia Kirby, ale tak naprawdę obejrzałem je w zeszłym roku. Jestem pod wielkim wrażeniem filmów studia Kirby, bo to nie tylko Szopy w natarciu, o którym wspominaliście w Deathmatchu, a którymś czy na jakiejś prezentacji Hato. Szopy w natarciu są, to nie są szopy, tylko Yunaki, tak? Jenuty, tak. To te jenuty są bardzo fajne. Ja powiem wam, czy jestem takim wielkim fanem Ghost in the Shell? I tak, i nie, bo mnie trochę rozczarował. To fabularnie okej, okay, ale nie do końca. Takie te końcówki były takie niedociągnięte, bym powiedział, jakby to było, prawda? Ale Ghost in the Shell na pewno też jest fajny. Erko Proxy jest trudny. Ja szczerze powiedziawszy wolę kino rozrywkowe. Teraz oglądamy SOS dla Siemi i powiem wam, że SOS dla Siemi jest dużo rozrywkowe, fajne, przyjemne. Można do tego wrócić. A Erko Proxy pooglądasz, kurczę, i musisz się skupić na tym filmie. Więc kino rozrywkowe, anime jak najbardziej. Ale no, bardzo mi się podobało anime Perfect Blue. No, Perfect Blue, powiem wam, że bardzo fajne anime. Zdecydowanie. Takich anime, które warto polecić, które jakoś na mnie wpłynęły i dały do myślenia, to jest bardzo sporo. Powiedziałbym, że jest ich więcej niż filmów, które tak... światowych na przykład, to nie wiem, to bym wymienił kilka, które tam, większość to jest czy Harry Pottery, czy Star Warsy, czy no może Władca Pierścieni to nie, ale Pierścienie Władcy to może tak, to tak X-Meny, Marvely, to się poogląda i się zapomni. A powiem wam, że to tych anime, to wielu anime, to z miłą chęcią bym wrócił i dają to myślenia. To jest bardzo interesujące i właśnie w ten sposób rozrywkowy też poruszają bardzo wiele trudnych tematów, często. Anime tak samo jak i filmy, książki, komiksy zachodnie też właściwie można wyróżnić te takie bardziej rozrywkowe, które zazwyczaj albo są komediami, albo sensacyjnymi tworami, albo sztuką walki. Że właściwie tam no, dobrze się bawimy po prostu, nie? Znaczy oczywiście są może jakieś treści dotyczące, nie wiem, rywalizacji, przyjaźni, rozwoju cielesnego, czy sztuka walki, doskonalenia się i tak dalej. Aczkolwiek no, głównie ich celem jest po prostu zapewnienie rozrywki, ale są także tytuły, i to zarówno filmy kinowe, jak i serie mangi czy anime, gdzie właśnie szczególnie treść, fabuła no, niesie ze sobą o wiele więcej. Jest nacechowana jakimiś symbolami, jakimiś odniesieniami do rzeczywistości. Więc tutaj przede wszystkim wśród takich tytułów no, można doszukiwać się tego głębszego też sensu powstawania w ogóle japońskiej popkultury w postaci mangi czy anime. Twórczość Satoshi Kona jak najbardziej trzeba wspomnieć. Też w sumie zacząłem oglądać chyba tak jak zostały wydawane na DVD w takich gazetkach, pewnie wiecie o co chodzi. No to najpierw był tam Perfect Blue, potem Millennium Actress, chyba jeszcze coś, nie? I tak właśnie poznawałem te filmy jego, jeden po drugim. Potem nie mogąc nigdzie kupić już, bo to już było po wydaniu tym oryginalnym, gdzieś w internecie powiedzmy znalazłem serial Paranoia Agent. I to też było takie inne podejście do Satoshi Kona, bo tak fabularnie mocne i właściwie niosące taki duży nacisk na to, co się dzieje w społeczeństwie japońskim nawet teraz, ale ujęte w formie serii, nie jednego filmu, więc tutaj mieliśmy trochę dłuższą historię i też można się było w niej bardziej zagłębić. Jeden z pierwszych tych anime, które bardzo na mnie wpłynęło i zresztą o nim dyskutowaliśmy, to jest przecież Metropolis.
na tym nagraniu ja wspomniałem, jak wielkie wrażenie zrobił na mnie ten film i jak ja go musiałem obejrzeć powtórnie, bo ja nie byłem na coś takiego przygotowany. Więc tak, to są filmy, które są robione nieco inaczej. Twórcy japońscy jakby nie boją się podejmować pewnych tematów, których na Zachodzie się zwyczajnie boją. To jest coś, czego po prostu oni nie robią. Albo też coś, czego oni jeszcze zwyczajnie nie widzą. A niestety to jest coś, co będzie, coś, z czym się spotka społeczeństwo za jakiś czas, albo już się spotkałem, albo znowu boją się tego ruszyć, bo nie wiadomo, co z tego będzie. Też nie wiedzą, jak to ugryźć. A dajmy na to takie uzależnienie od komputera, to Japończycy poruszyli już w latach 90. Więc to są tematy w ogóle obsesji artystki, czy ta obsesja ku doskonałości, czyli to też, co Japończycy z tego słyną, ale też stworzono film Perfect Blue, który też wpłynął na zachodnią kinematografię. Zresztą o tych nawiązaniach między wschodem a zachodem, też to, co też wraca do Japonii, bo to działa w obie strony, to mam też całą prezentację. Ja wam powiem, że w sumie to z takich anime, aczkolwiek je wymieniłem na początku, to dzisiaj Tasiemców, które mają ponad 100 odcinków, u mnie ogląda. Lubię takie krótkie serie, 6, 12, film, serial, 24 odcinki, no to jest taki mas. Krótka, zwięzła historia, 2, maksymalnie 3 sezony i koniec. A oklątać Tasiemca, który ma 70, czy 100, czy 1000 odcinków, to powiem wam, że by mi już się nie chciało. Po prostu mi szkoda czasu, bo jest dużo innych fajnych seriali, które w tym czasie mogę zobaczyć, no nie? Albo filmów. Zależy, co sobą reprezentują. Dajmy na to taka legenda galaktycznych bohaterów. To są dwie serie plus filmy, tego dosyć sporo. Jedna seria ma ponad 100 odcinków, druga niecałe 100. Czyli no to już jest 200 plus filmy. Wszystko jest spójne, jedno przechodzi w drugie i to ogląda się z pasją. Są odcinki, są serie, które ciągną się po te kilkadziesiąt odcinków i potrafią wciągnąć, dla przykładu, Monster, który jest świetny. Tak samo ja wspomnę o Ataku Tytanów, który też właściwie obejrzałem to po, no przyznam, takich 3-5 latach w ogóle bez anime. Jakoś mangi czytałem, ale od anime trochę odszedłem po tym masowym oglądaniu w latach powiedzmy 2000 kilka. Nie? Więc Atak Tytanów był dla mnie czymś naprawdę takim większym, czymś, co mnie naprawdę zachwyciło, szczególnie pierwsze 2 sezony. I też ktoś mi się dopatrywał po prostu tylko scen bitewnych, tylko rozlewu krwi, tylko właśnie pojedynków i tak dalej. Nie, tam przesłanie jest o wiele bardziej mocne. Głębsze, jakby, tak. Głębsze z takim jakby przestrogą dla ludzkości, co się właściwie może stać. Nie? Więc i mimo tego, że Atak Tytanów no, tak jakoś dziwnie rozegrali, wydając to na przełomie chyba 10 lat, bo czekaliśmy na te kolejne odcinki nieraz po rok, nie, żeby je wydali, ale mimo wszystko warto było. Nie? I mówię, szczególnie te pierwsze serie naprawdę wciskały w fotel, głównie ze sprawą fabuły. Tak, ale coś, jeśli chodzi w ogóle o Atak Tytanów, to jest coś, co jednak może być niepokojącego, o czym ja myślę teraz. Jak dużo fanów ma Jäger to z tym swoim parciem ku zdobywaniu tych tytanów coraz większej potęgi, a ta seria o czym tak naprawdę opowiada? Ona nie opowiada o tym rozwoju, tak jak opowiadają różne serie, na przykład o Bleach czy Dragon Ball, gdzie chodzi o ten samorozwój, ale jeśli chodzi o Atak Tytanów, to jest o upadku człowieczeństwa, o upadku państwa. Przecież oni na samym początku, kim oni są? To są zastrachane
ukryte za wielkim murem przerażone istoty, a potem, spoiler, oni przecież przechodzą w dyktaturę wojskową. On tam się rodzi de facto faszyzm i ja nie wiem, czy na końcu to oni by sobie, ten Jäger, nie przebiłby piątki z akwarelistą. Ja ogólnie rzecz ujmując, to bardzo dużo takich ciekawych treści znajduję w anime, które mnie interesują, powiem wam. Wolę pooglądać anime niż na przykład polski film, albo nie wiem, nawet już teraz amerykański film. Chociaż bardziej mi pasują te filmy z lat 80., 90., z Arnoldem Schwarzeneggerem, te sensacyjne Conany. A powiem wam, że trudno mi trafić tak do treści w takich filmach współczesnych. A anime? Bardzo łatwo to mnie trafia, wręcz je przyswajam. Można by powiedzieć, że anime jest głosem na pewno mojego i waszego pokolenia, bo dużo treści, dużo takich easter egg'ów, które powstały, to właśnie to one występują w anime i to są takie rzeczy, które dzisiaj się dzieją, które dotyczą problemów społecznych, nie wiem, naukowych, politycznych i te treści są dla mnie aktualne. A jak oglądam taki film, to zazwyczaj on jest dla mnie nudny, wtórny, nieciekawy. I to dla mnie jest wielką siłą, czemu powiem wam coraz bardziej, sięgam to anime i lubię je oglądać. To, o czym właśnie powiedziałeś, to jest Stalowy Alchemik. O czym opowiada? O odpowiedzialności za badania naukowe, o traumie sprawcy, o tym, że o zamachu stanu, o tym, czy o tym, ile jesteś w stanie poświęcić, żeby coś zyskać. I tutaj to pytanie pojawia się stale. I to jeśli chodzi o tych złoli i tych naszych bohaterów. No, powiem wam, że właśnie w Kousin Teshel były poruszane te problemy, ale powiem wam, że ja byłem bardzo tak średnio przekonany do tego Papryki. Ja mówię, no dobra, no zobaczę, ale ja mówię, no nie, no co tam będzie ciekawego. A zobaczyłem i mówię, o kurde, ale to było dobre, nie, to naprawdę dobre kino. Tak samo widzieliśmy Dziewczynę skaczącą przez czas. Film dla nastolatków, no nastolatkowy film. I co? I mówię, o kurde, jaki sarąbisty film. Widziałem ten Summer Wars, no to już w ogóle nastolatkowe, kurcze, problemy. I co? Ja pierdzielę, jakie to dobre. Dziewczyna skacząca przez czas to w ogóle jest ewenement, bo w sumie od chyba nastu lat powstało już ze 4-5 różnych wersji tej samej historii. Mieliśmy chyba nowelkę, anime film i chyba ze 2 czy 3 filmy aktorskie japońskie, więc ten temat jest naprawdę widać lubiany i powielany i każda z tych wersji jakoś pokazuje trochę inaczej tą historię, nie? Więc można sobie jakby nawet porównywać te wersje i doszukiwać się tam tych różnic i podobieństw. No ja wam bardzo dużo anime naprawdę jest dla mnie interesujących. Ja często jak nagrywam z Mario świeżym okiem, to mówię, no super anime, bardzo mi się podobało, bo faktycznie tego jest dużo, powiem wam. To można, to myślę, że za parę lat będzie nazwaną jakąś tam szkołą filmu japońskiego, czy te anime, które oglądaliśmy kiedyś, bo są naprawdę mają wartościowe treści. A powiedzcie mi, a jakie anime byście nie polecili? To zależy komu. To trzeba dostosować do danej osoby i do jej wieku. No ale takie, wiecie, anime tak. Po prostu, które po prostu, no nie wiem, no sorry, nie będę tego oglądał. No nie, no to w ogóle już jest kicha kompletna. To jest po prostu zło. To jest wielkie zło przez wielkie set. To co na Deathmatchu też wymieniłem jako wielkie G wtedy nasze, czyli seria znana u nas z telewizji. Yu-Gi-Oh! To było o tym mistrzu karcianym,
który pojedynkował się na karty właściwie. I wiem, że był tego fenomen w Polsce szczególnie. Po sukcesie Pokémonów jakby dystrybutory telewizyjni zaczęli sprowadzać także inne tytuły. I o ile jeszcze ten Beyblade, gdzie pojedynkowali się na te takie dyski, to było jeszcze dla mnie dosyć ciekawe, przygodowe, to Yu-Gi-Oh! Niestety właśnie, mimo że zacząłem to oglądać, męczył mnie bardzo i cała ta moda, która się utrzymywała chyba w Polsce przez dobre 2-3 lata, mnie mocno dziwiła, bo no było to takie troszkę jakby wszystko bardziej pod modłę amerykańską, powiedziałbym. Więc tutaj jakby no, z przymrużeniem oka nie staram się zazwyczaj szanować fanów innych tytułów, ale sam do Yu-Gi-Oh! Się raczej myślę nie przekonam. Ale to raczej już chyba taki tytuł, który gdzieś tam funkcjonuje, ale myślę, że nie jest już tak mocno zapamiętany i jakby miał być tam omawiany jako jakiś kanon czy kult. Mario? Ja mam na DVD film Armageddon anime i kupiłem go dlatego, bo nie wierzyłem, że takie dno nie będzie w Polsce wydane. Okazało się, że ten film jest naprawdę słaby. Armageddon ma tą historię z obcymi, tak? Że obce, to sci-fi, tak? Obce atakują Ziemię. Mówię o tym anime. On jest chyba z lat 90. To też było wydane chyba na tej takiej tekturce, nie? Z tego, co tak. I właśnie był wywiad, że dlaczego oni to w ogóle wydali. Ponieważ oni kupowali je w pakietach, inaczej się nie dało. Kupowałeś jedną fajną serię plus 5 słabych, bo w ogóle by się nie sprzedały. A powiedzcie mi, jakie anime chcecie saczyć? Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, tak o czym zacząłem, że anime znowu trafia do kin. Bo z tym zawsze był problem w Polsce i te takie pojedyncze seanse w latach wczesnych 2000 to było naprawdę święto wśród fanów, jak jakiś tytuł, głównie ze studia Ghibli, bo to była najpierw Księżniczka Mononoke i Sen to Chihiro no Kami Kakushi i potem kolejne filmy studia Ghibli. Jak to trafiło do kin, to wszyscy się zachwycali, ale potem znowu mieliśmy chyba z 8 lat, gdzie nic nie trafiało do kin. Dlatego, kiedy chyba 2 czy 3 lata temu zaczęły się pojawiać te pierwsze filmy, Makoto Shinkaya na przykład, więc wtedy mieliśmy już coś świeższego, coś, co w Japonii było nie tak dawno temu też także premierą, mogliśmy już zobaczyć ten film, nie? Więc u nas w Polsce. Więc z tego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ten trąd zostanie dalej utrzymywany, że dystrybutorzy, widząc popularność filmów anime, w ogóle anime i mangi w Polsce, będą sprowadzać kolejne tytuły do kin, bo to jest według mnie całkiem inny odbiór kina, także po kulturze japońskiej. Wiem, że najmłodsze pokolenie teraz jest oparte na smartfonach i głównie wolą nawet oglądać sobie na małym telefonie rzeczy z platform streamingowych, ale jednak myślę, że co zobaczymy na wielkim ekranie z dobrym dźwiękiem w japońskim dubbingu, to jest naprawdę o wiele większe przeżycie, więc mam nadzieję, że się to będzie utrzymywało. Teraz, jak widziałem, do kin ma trafić także taka, no nawet perełka, taki evenement trochę studia Ghibli, czyli zamek Lupin III, zamek Cagliostro. A i to nie do końca. Nie do końca jest Ghibli, tak wiem. Tak. To raczej sam Miyazaki, nie? W produkcję zaangażowany. Ale to mam nadzieję, że będzie faktycznie. I co mnie nawet zaciekawiło, chyba jakiś jedna sieć kinowa zapytała na Facebooku chyba z tydzień temu, czy chcielibyście może maraton kinowy anime. Więc widzę, że tutaj chyba dostrzegają to, że jest dużo fanów. Bo anime do kina jak najbardziej. Myślę, że to jest coś ciekawego, co to warto wspierać. Mario? No ja przede wszystkim chcę się wybrać w najbliższy weekend do kina na Lupina III. Po prostu uwielbiam postać, widziałem już ten film, ale
i tak się wybiorę. Ja wam... A jeśli chodzi też o kolejny film, który trafi do polskich kin, czyli Spy Family, to też się na niego wybiorę. Zobaczymy, czy będziemy o nim dyskutować, czy będziesz w stanie go obejrzeć, czy nie. Ja wam powiem jeszcze, ja bym chciał zobaczyć klasykę, bo ja dopiero jestem patawanem anime i manki. A manki to już jestem nobem. Jestem 100% nobem. Mam tylko jedną mankę od Artura, od Chato, od ciebie. Mam jedną mankę w domu. A przeczytałeś? Jeszcze nie. Muszę usiąść. Dobrze, że sobie przypomniałem. Już ci mówię, poczekaj chwilę. Chyba Moriarty, jeżeli dobrze pamiętam. A, Moriarty. Nie czytałem, ale jeśli będę czytał, to raczej elektronicznie. Czekajcie. Ja tutaj gdzieś mam, tylko światło zaraz zapalę, powiem wam po odcinku. Osobiście chciałbym zobaczyć Evangeliona i Fullmetal Alchemist. No, to takie dwie moje propozycje. Ja cieszyłem się z tego, że puścili w grudniu Akirę w tej takiej odrestaurowanej edycji. Aczkolwiek, tak jak mówiliście na początku, mnie w sumie Akira nie przekonywał tak do końca. Nawet jak już oglądałem to teraz chyba trzeci raz, z tego co kojarzę, to jednak właśnie fabuła Akiry nie do końca do mnie przemawia, natomiast Ghost in the Shell jak najbardziej. Dlatego też bym chciał, żeby jeszcze w takiej odrestaurowanej wersji właśnie Ghosta wpuścili. Może nawet dwie części, bo to było też po raz pierwszy chyba w polskich kinach. Nie wiem, czy was zainteresowaliśmy naszymi propozycjami. Mam nadzieję, że tak. Może coś znajdziecie dla siebie. Dziękuję tutaj kosztom. Hatto ze Szczecina. Dzięki, Hatto. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mario, dziękuję ci bardzo. Dzięki, cześć. No i śledźcie kanał Miłośników Fantastyki na YouTubie albo blog KMF Sakita. I zapraszam was do kolejnego odcinka Mankowych Katek, który pojawi się na początku maja. Cześć. Cześć. Dobra.